Zmazy poczęta, módl się za nami, Królowo Święta. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się na Eucharystii dzisiaj we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Chcemy wpatrywać się w Matkę Najświętszą, szczególnie tutaj w Fatimie. Chcemy wpatrywać się i od niej czerpać siłę do dobrego i świętego życia. Maryja jest tą, która prowadzi nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa. W tej Eucharystii modlimy się, kapłani sprawują w intencjach Panu Bogu wiadomych, a ojciec Arkadiusz modli się o opiekę i przewodnictwo Maryi dla Filipa i jego rodziny. Na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan: chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. To wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Gdy was pokropię,
staniecie się czyści. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz i całopalenia choćbym dał nie przyjmujesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Alleluja, 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 alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj liturgia słowa zaprasza nas do tego, abyśmy zauważyli jedną rzecz, że nasze uświęcenie
nasze oczyszczanie z grzechów dokonuje się mocą samego Pana Boga. Śpiewaliśmy w psalmie: dzisiaj, gdy was pokropię, staniecie się czyści. Bóg nas oczyszcza z naszych grzechów, ilekroć otwieramy nasze serca, ilekroć tego pragniemy, ilekroć źle jest nam z naszymi grzechami. Dokonuje się to Bożą mocą. I my, wzrastając w świętości, wzrastamy w świętości właśnie Bożą mocą. Stajemy się coraz bardziej święci wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana Boga. A ta bliskość Pana Boga sprawia, że człowiek odwraca się od grzechu i pragnie dobrego i świętego życia. Ale dzisiaj w liturgii słowa słyszymy również o gorzkiej prawdzie, że czasami człowiek lekceważy to Boże zaproszenie. Pan Jezus dzisiaj w przypowieści porównuje Królestwo Niebieskie do króla, który wyprawia wielką ucztę swojemu synowi, zaprasza wielu ludzi, ale niektórzy lekceważą to zaproszenie. To lekceważenie trwa również i dzisiaj. Bóg nas zaprasza do wielkich rzeczy. Człowiek czasami w swojej słabości lekceważy to Boże zaproszenie. I to lekceważenie ostatecznie tego człowieka prowadzi do dramatu, do zagubienia, do utraty sensu życia. My chcemy być mądrzy, bo przybywamy tu na to święte miejsce, do Fatimy, aby wpatrywać się w Matkę Bożą, przeżywać jej orędzie, czerpać z tego orędzia pewne treści, które pomagają nam otwierać się na Bożą łaskę i na Bożą moc. Chcemy prosić Matkę Najświętszą, aby nie było w naszym sercu, w naszym życiu, w naszej codzienności jakiegokolwiek lekceważenia Pana Boga, ale abyśmy z gorliwością, z wiarą i z miłością stawali na modlitwie, na Eucharystii, korzystali z sakramentów świętych, szczególnie sakramentu spowiedzi świętej, który oczyszcza nas, który sprawia, że w miejsce naszych grzechów w nasze serce jest wlewana łaska, ta Boża łaska, dzięki której umacniamy naszą wiarę, naszą miłość. Niech, drodzy siostry i bracia, ten czas naszego pielgrzymowania tu w Fatimie i po różnych innych miejscach, gdziekolwiek będziemy, będzie szansą i okazją do tego, abyśmy się uświęcali mocą Bożą, abyśmy przemieniali nasze życie, abyśmy stawali się ludźmi czystymi, czystego serca, czystego umysłu, czystego działania i czystego myślenia. Niech Matka Boża Fatimska nam w tym pomoże. A teraz powstańmy i zanieśmy do dobrego nasze modlitwy. Módlmy się przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Królowej. Prośmy Boga za wszystkich ochrzczonych, aby wiernie trwali w wierze i nauce Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę, aby szanowali i chronili ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uzależnionych od pracy, aby za sprawą łaski odzyskali wolność i czas dla bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o opiekę i przewodnictwo Maryi dla Filipa i jego rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby weszli do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy potrafili dostrzegać Boże dary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Dobry Boże, przyjmij nasze prośby i nasze modlitwy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie nasze dary i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu Twojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem jej oblubieńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Już puka do mych drzwi, powie
Módlmy się, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać za tą wspólną poranną modlitwę tu u Pani Fatimskiej. Na zakończenie pragnę zauważyć, że modlili się z nami uczestnicy pielgrzymki ministrantów diecezji kaliskiej z księdzem Mateuszem. Cieszymy się, że pielgrzymujecie, że poznajecie święte miejsca. I dziękujemy również chórowi z Burzenina. Trzeba było spotkać się w Fatimie. Chór z Burzenina 21 lat temu śpiewał na moich prymicjach, a trzeba było się spotkać dzisiaj w Fatimie, żeby się przypomnieć. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Niech Pan Jezus wam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.